Siema, tu jest Serin i witajcie w kolejnym odcinku z Rozkminiamy Redstone'a. W końcu wziąłem się za Minecrafta i postanowiłem coś wam pokazać. W dzisiejszym odcinku... A, że tym będę chodzić. W dzisiejszym odcinku wystąpią również gościnnie wioskowicze. A co wam dzisiaj chcę pokazać? Otóż kilka mechanizmów, które zastępują w grze dźwignię. Tak, dźwignię. I tak. Tu mamy pierwszy mechanizm. Jest on bardzo prosty w budowie i za czym jak działa. Polega to na tym, że wciskając przycisk wysyłamy sygnał, który wyłącza tą dźwignię. Przesyła tutaj sygnał, który zostaje zneguje tam kolejną dźwignię. Fu, dźwignię, co ja mówię. Pochodnie, który neguje tutaj. I tworzy się taki szybki impuls, który po prostu sprawia, że nawet, że to jest lepki piston, to po prostu nie wciąga z powrotem wełny. I tak właśnie sygnał zostaje przeniesiony tutaj, do drzwi. I je zamyka, otwiera. Bardzo fajny system, ale nie wolno za szybko klikać, bo się spierdzieli. O właśnie. Niestety, to ma taką wadę, że jeśli damy tu pistona, to już ten system przestanie działać. I patrzcie. Bo tutaj w tym miejscu również występuje taki efekt, że taki błyskawiczny sygnał, którego nawet my już nie możemy dostrzec. I po prostu piston się laguje. Widzicie? Zepsuło się. Czyli tutaj tylko drzwi występują. Ale też wam pokażę to, jak wybudować. Bo to akurat do drzwi jest bardzo dobry i proste do zbudowania. Tylko sobie weźmiemy... Tu. Mam nadzieję, że mnie noc trochę nie zabije. Zaczynamy od czegoś takiego. Coś na kształt takiego Z w drugą stronę, czy cokolwiek, żeby to nie było. W sekundkę źle to zrobię. O. Tak, to będzie nasz klocek wychodzący. Pod którym stawiamy redstone'a. Tutaj, w tej dziurze, kładziemy repeatera i przestawiamy go o dwa razy. Uważajcie, o dwa razy tylko. Nad nim stawiamy pochodnie z czerwonego proszku. Tu kładziemy sobie guziczek, który będzie naszym włącznikiem. Tu kładziemy sobie jednego redstone'a. Tu na ściance kładziemy pochodnie. I kładziemy też pochodnie w tym miejscu. O! I teraz idealnie nad pochodnią możemy to zrobić w taki sposób, że klikamy proszę na pochodni. Kładziemy naszego pistona i w tym miejscu kładziemy, żeby było widoczne, pokażę wam, powiedzmy, jakiś klocek, który będzie blokować sygnał. Dobrze to robię chociaż. Tak, dobrze to chyba zrobiłem. Tak, dobrze. Się kurczę, mylę. Dobra. Kładziemy tutaj tego pistona. Tu kładziemy naszą wełnę. A tu po prostu dalej przewodzimy sygnał. To typowo na przykład tutaj do drzwi położę. O. I teraz. Proszę bardzo. Działa pięknie. Jeszcze jest druga wersja tego mechanizmu, którą tutaj też wam pokażę. Tu mamy drzwi. Tam jest taki krótki mechanizm, to jest bramka też logiczna, tylko tam nazwy już nie pamiętam, bo tych bramek logicznych to jest w ogóle hura, jeszcze więcej. I tak, klikamy, drzwi się otwierają. Klikamy jeszcze raz, drzwi się zamykają. I to jest też tutaj taki przerzutnik jakby zrobiony, który już wam pokażę, jak działa. Żeby powiedzieć, nie użyję kolorowej wełny. Kładziemy sobie tutaj jedną wełnę, drugą wełnę, trzecią wełnę. Tu dajemy guzik, tu dajemy tego, czerwony proszek, tu zaznaczę sobie kontrolnie, aha tak, tu dajemy repeatera, którego również na dwa razy przestawiamy. I teraz ważna rzecz, możemy postawić jedną pochodnię z tej strony, ale drugą na kolejnym klocku musimy położyć z drugiej, może to być obojętnie z której strony, żeby jak nam będzie po prostu wygodnie, ale mają być z różnych stron. No i kładziemy, powiedzmy, w taki sposób. Nie, tak nie będzie mi wygodnie. Kładziemy to w taki sposób. Teraz przewlekamy tutaj redstone'a w tym kierunku, który wyłącza to pochodnie. Od pochodni może iść dalej jakoś ten redstone, ale nie ma potrzeby. Po prostu ja postawię tutaj
O, zrobię tak, żeby było bliżej, będzie widoczniej. Kładziemy pistona obróconego w tym kierunku. Pod pistonem, znaczy jeden inno pole przed, tutaj dokładnie. Kładziemy redstone torcha i zastawiamy to jakimś klockiem. I dalej może iść, oczywiście dalej ten sygnał może iść, jest zapalony jak widzimy tym razem. I dajemy drzwi. Ja to dobrze robię? A nie, panowie, co ja robię? Bardzo was przepraszam za pomyłkę, ale już dawno tego nie robiłem i tak mi się pierdzieli troszeczkę we łbie. Dobra. Tutaj ma być zakryte. Tu ma być ten jeden klocek. W tym miejscu, się pomyliłem przedtem, kładziemy tego redstone torcha. Przeplatamy dalej sygnał, to czy biegniemy, nie wiem, z tym sygnałem tutaj. I właśnie mamy nasze drzwi. Tak. Tylko go dajmy je z tej strony, żeby było widać. Tak. I teraz. Znowu. Przepycha klocka jednym kliknięciem. Kolejnym kliknięciem zabiera klocek. I od ten wyłącza sygnał przebiegający, bo po prostu ta pochodnia, kiedy klocek jest nad nią, oddziałuje również na klocka i klocek przesyła od siebie sygnał dalej, do drzwi. Niestety, tak jak w poprzednim wypadku, jest taki problem niestety właśnie, że na pistony to nichoho nie działa. Spróbujmy tak. Widzicie? Już nie działa. Spróbujemy jeszcze parę razy. Nie. Po prostu nie chce to nam działać. Jednak. Jest dobra cena medalu. Jest jeszcze inny rodzaj... O Boże, coś mnie zareagowało. Jest jeszcze inny rodzaj bramki logicznej, którą tu mamy. Też jest właściwie dosyć prosta. Już wam pokazuję. To jest też na przykład taki... Właściwie każda z tych bramek to jest przerzutnik sygnału, który po prostu działa w odpowiedni sposób. Niestety tamte nie są dostosowane do pistonów. A ta jest. Robi się ciemno, na szczęście mamy glowstone pod nogami. I już wam pokazuję, jak to wybudować. Musimy mieć dwa pistony, no trzeci jest do kontroli naszej, kontroli jakości naszego urządzenia. I robimy tak. Dajemy pistona, dwa przerwy i dajemy kolejnego pistona. Tutaj nad nim, znaczy nad nim, co ja mówię, pod nim robimy dziurę, gdzie kładziemy jedną pochodnię. Od tego miejsca będzie nasz sygnał szedł dalej. Tu, żeby było dobrze widocznie, postawię zieloną wełnę. Ale się ciemno robi, niedobrze. Tu kładziemy jedną wełnę i nad nią przeplatamy taki... trzy takie wełny. Dobrze, to co zrobię z tej wełny? O tak. To nie musi być koniecznie oczywiście wełna. I tak. W tym miejscu możemy położyć guzik. Tutaj na górze biegniemy dalej z redstone'em. Na początku wyższego poziomu dajemy pochodnię czerwoną i tutaj na kolejnych dajemy redstone'a znowu. Na bokach tych akurat u mnie wełny, czyli nad pistonami, kładziemy redstone torcze. I to właściwie z tego jest wszystko. Dalej tutaj od tego miejsca, gdzie jest redstone torch, który jest blokowany przez pistona, w tej chwili jest zablokowany. Możemy, nie wiem, polecieć z sygnałem, zrobić cokolwiek chcemy. Nie wiem, ja polecę tutaj, żeby było dobrze widać. Może nam starczy tego. I tu, o, na zielono. Teraz klikamy sobie i proszę bardzo. Wszystko no, ładnie, pięknie działa. Możemy, nie wiem, użyć to do oświetlenia czego czegokolwiek chcemy po prostu. Na przykład tak przykładowo dam, co ja mówię za dużo razy, przykładowo. Gdzie ja zgubiłem? A, tu jest. Na przykład, znowu. Możemy zrobić coś takiego. Albo po prostu pierdzielnąć tu glowstone'a, nie chce świeci, wyjeżdża z dziury i się pokazuje nam dalej schowany jakoś w pokoiku czy coś. Wszystko fajnie działa. Z pistonami, z drzwiami, tutaj też działają drzwi, które też możemy zastosować w mechanizmie w naszym domku. Na serwerze niestety nie sprawdzałem, czy to działa, więc to już jest w waszym guście. Ale jak widzicie, na single playerze wszystko pięknie działa.
Tak więc to chyba wszystko w tym odcinku. I życzę wam udanych zabaw z mechanizmami, z pistolami. Warto poznawać je w różnych warstwach i w różnych właściwościach, bo z redstone w Minecrafcie, mówmy się prosto, da się zrobić wszystko. Wszystko! No, to chyba tyle. Do zobaczenia.